Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie, witajcie moi drodzy w Mountain Blade 2 Bannerlord. Słuchajcie, kontynuujemy nasze przygody w Strugi. No i słuchajcie, ostatnio w końcu udało nam się stworzyć jakąś radosną kompanię. 19 żołnierzy do nas przyłączyło i na razie zajmuję się tutaj głównie łapaniem bandytów. Właśnie sobie wyposażyłem się w młot, którym będziemy ich ogłuszać, po to żeby ich łapać i sprzedawać w miastach. Poddaj się lub zginiesz. Dobra, atakujemy typów. Zobaczymy. Dobra, myślę sobie, że my... Nie tak, nie tak. Naprzód. To mod jest taki krótki. Wow, zaraz mi konia zabiją. Czekamy na naszych chłopaków. Dobra, jednego mam. Nie umie go trafić tym młotkiem, no. Dobra, trochę tam go pokilałem. Dostał, ładnie. Najważniejsze, że go udało się oszołomić. Ale dwóch ludzi żeśmy stracili. No niestety. No i właśnie, najważniejsze dla mnie są obecnie te punkty słabe. Zaraz zobaczycie, jakie zadanie mam. Muszę założyć klan. Jakieś awansiki. Myślę, spoko. Dobra. Ten jest podobno lepszy. Czy dziś się będą chcieli zabawić? Czekają przed nami. Załatwmy ich. Ale nie odwalę jakieś głupoty tutaj, to powinniśmy to wygrać. Naprzód. Widać ich. Ja się lubuję w tej grze w piechocie. Ty dokąd? Gdzie on zniknął? Tam jest. Strasznie słaby jest ten młotek. No nie gadaj, że ten koleś jest szybszy od mojego konia. No ucieknie mi zaraz, no.
No i uciekł, no mówiłem. To 7 zwiało aż. Cholera. Za bardzo się z nimi bawię czasami. Ech. Bez sensu. Dobra. Tu mamy tak. Tutaj awansujemy. Mam nadzieję, że hajsu starczy. Nawet łucznika żeśmy się dorobili, patrzcie. No i włócznika mamy. Zobaczymy, jak się będą spisywać. I co, trzeba będzie ich dorwać. Tych, którzy nam uciekli. Olej, żywność, okej. Znaczy, bardziej powinna być oliwa, ale okej. Dobra, nie będę wnikać. Rozwalić ich do końca. Naprzód. Poczekamy trochę na naszą ekipę. Ławę bym se musiał kupić. A nawet taki młot dwuręczny, o, to by było super. Mam cię. Jeździectwo nam się poprawiło. Mam go, pięknie, teraz razem nikt nie uciekł. Mamy jeńców, więc... Jestem zadowolony. Dobra. Chociaż sam jestem mocno ranny dosyć. Ale w końcu jakiś biznes się tu kręci. Pojedziemy do Omor. Zobaczymy, co tam ciekawego się uda zdobyć. Tutaj moglibyśmy sobie zwerbować ludzi. Nie, że mogę te zadania wykonywać, ale na razie muszę mieć jakąś podstawę. 4-4, dobra, 5-0 powinniśmy ich złapać bez większych problemów. Ale ledwo żyję, nie mogę tutaj, kurde, szaleć. Infantry! Nie tak. Footmen! Attack! Piechota ruszyła. Nasz łucznik niech tam zacznie naparzać w nich. Ja muszę ten polegać na moich ludziach tutaj. Nie ma co się tutaj stawiać. Kurde, wiecie, że ja nigdy się sam siebie nie słucham, nie? No ale wygraliśmy, to jest najważniejsze. Kiedy dostałem po łbie, to jest na spole. No i spoko. Straciliśmy jednego człowieka. Jestem do zaakceptowania. O, tych sobie możemy tutaj zwerbować. To są chłopi, co prawda, ale... O, czekajcie, mam ich za dużo.
tak, teraz jest ok. Po prostu mam jeszcze za mały poziom, żeby się bawić. Większe, tak duży oddział. Dobra, tutaj jakieś strzały się trafiły. I jakaś tarcza, taka sama jak mam. Dobra, jest git. Jest git. Ruszamy tutaj. Ci tu czmychają przed nami, niech czmychają na razie. Na razie idę trochę pohandlować, musimy się trochę podleczyć. Dobra, wchodzimy do karczmy. Sprzedać. Mało hajsu żeśmy dostali. Za 11 więźniów jakieś tyle hajsu dostać to jest za mało. No ale wiecie. Grosz do grosza. Długość. Ten jest jeszcze krótszy od tego, który mam. Nie wiem jakim cudem, ale jest tak. Ale ta połowa jest droga. Sześciopiór. O, pojawiły się toporki do rzucania, ale cena jest zabójcza. Piwo, żywność. Sprawdzam, czy czasem te ciuchy nie są lepsze od tego, których ja używam. Z reguły te, które zdobywamy w czasie bitwy, one są jakieś pouszkadzane, albo coś jest z nimi nie tak. O, na przykład to jest lepsze. Dobra, 8 stówek. No, tylko że 8 stówek to jeszcze nic mi tu nie da za bardzo. Długość 8,3 7,8. Wolałbym topór, ale trudno. No, to mieć to by było super, ale 2000 prawie. No, nie stać mnie na razie. Musimy trochę zaoszczędzić. A ja właśnie, to toczy się ten turniej, a ja jestem za słaby. Chcę tutaj odpocząć jakiś czas. O, szybciej generujemy życie w mieście. Ale chyba też dlatego, że czas po prostu szybciej leci. Dobra, myślę, że tyle starczy na razie. A, jest zamknięta w nocy. Dobra, arena. A, bierzemy udział w turnieju. Troszkę żeśmy odpoczęli. Troszkę odbudowaliśmy nasze zdrówko. Jakieś kurde komary mnie tu chcą zeżreć. Dobra, pominijmy, postawmy na siebie coś tam. Spróbujemy. O ja, ale broń mi dali. Przestałem blokować przez sekundę.
Dobra, mamy to. Położyłem go. Ała, zacząłem od swojego. Cholerna tarcza, no. No, chodź tu, poleś. W tarczę trafiłem, no kurde. Stał, ale za 20 tylko. Ale pomogło. Jest strzał chyba dobał. Więc nie ma źle. Znowu te włócznie. Kuźwa, co oni mają z tymi włóczniami? Siłą rzeczy chyba tej broni drzewcowej się nauczę, naprawdę. Dobra, stawiam na siebie, bo już naprawdę spory hajs jest do wygrania. Dobra, walka na topory. Nie miał szans ze mną, jestem za szybki dla niego. Już teraz. Toporek dostałem. Dla mnie spoko. To już jeszcze za sława tak naprawdę. I 1500 zakładów, nie? Ta więc jak dla mnie idealna sprawa. Czekajcie. No nie jest krótszy od tego miecza, którego używam, ale wolę sobie wziąć ten topór. Bo czekajcie, jakie to szybkość pchnięcia 9.5, 9.2, 7.1, cięcie. Od wymachu, nie? No, większe obrażenia zadaje. Więc jest dla mnie lepsza opcja. Czemu to jest takie drogie? Ile? 2000? Trzymam 200. Potraktujmy to jako inwestycję. Dobra, odejdźmy. Ale tu jest banda. Za nimi. Dorwać ich. Dobra, atakujemy. Skurczy byków. Naprzód. Łucznik zostaje. Jak mogłem wybić? Wow, ale kolej się zjąłem jednym cięciem. Dobra, nasi już tu weszli jak masło.
No i teraz też się mogę z nimi bawić. Wszyscy? Chyba wszyscy. Żaden nie uciekł. No i pięknie. 5 pojmanych, 4 zabitych. To mi się podoba. Mamy jeńców. To oberwałem, ale nic z czym bym sobie nie poradził. Motyka, naprawdę. Porwać się z motyką na słońce. W tej grze to możliwe. Zobaczmy sobie, jak tutaj to wygląda. O, mamy punkcik do rozdania. Medycyna. Pomagaj rannym żołnierzom wyzdrawiać w osadach, naprawdę. To niedobrze. Dobra, w atletykę trochę trzeba pójść. W takim razie. Atakujemy. Po prostu mnie się tu bandy tworzą. Już wszystkich! Nie uciekają tam jeszcze. Tego zabili. Lepszy kuń by się też przydał. Ale powiem szczerze, gra mi się w to coraz lepiej. Na początku naprawdę, no... W drugim odcinku myślałem, że nic nie będzie z tej serii. Bo był dramat. A teraz już się gra naprawdę przyjemnie, się zaczyna grać. Chyba wolę topornika. Łamacz linii, niech będzie. Więcej myśliwych by się nam przydało właśnie. Tak myślę. Tu jest jeszcze jakaś malutka ekipka. No. Dobrze, to chyba odżyłem z punktami życia. Może nadal nie jest jakoś idealnie, ale... Bracie za nich. Yeah!
Mam go. Załatwiony. No i o to chodziło. Właśnie miałem wam pokazać te zadanie, które muszę wykonać. No, mam tam jakieś piwo, chyba jest nieźle. Tutaj to jest. Jest twórz klan. No to potrzebujemy właśnie 1000 denarów, czy 2000 denarów. Tu mamy już, żeby mieć 20 ludzi. Poziom klanu musimy osiągnąć, jeszcze sławy brakuje. No i musimy zatrudnić jednego towarzysza. Takiego, wiecie, fabularnego. Jeśli można tak powiedzieć. Dobra, mamy ich. Ścigamy dziadów. Bo trzeba zarobić. Z taką samą prędkością jak my się przemieszczali. Atakujemy. Infantry! George! Naprzód. Bowman! Forward! Wiecie, na zagłębie było tak, że jeśli ktoś dostał takim toporem, nawet jeśli to przeżył, na zagłębie to go eliminowało z walki, nie? Wiecie, to jest tylko gra. Ach. No, patrzcie. Dobra. I jeszcze ty. O, 6 jeńców. Ładnie. Dużo sprawniej. Przy użyciu tej buławy się łapie tych cholerników. Wiecie, no trzeba jakoś żyć, nie? Funkcjonować finansowo. Łamacz linii. Zobaczcie sobie tego łamacza linii. Kto, gdzie jest łamacz linii? Tu jest łamacz linii. A, i mają te topory dwuręczne. Spoko opcja. Jest kryjówka bandytów, zaraz tam pojedziemy. Zrobić tam porządek. Sprzedajemy więźniów. No i trzeba to pohandlować. Dobra, sprzedajemy te łachmany. Dobrze, dobrze, dobrze. Czy ja coś tu mogę? 6 stówek. 1500 będziemy mieć, tak? Co ja bym tu potrzebował? Jakiejś broni miotanej, to na pewno.
No ale na razie tylko te noże są, a te noże to tak mały zasięg to ma. Jakieś oszczepy by się przydały czy coś. To by było spoko, ale tak to... Może ewentualnie te toporki do rzucania też są całkiem niezłą opcją. Co to za drużyna? Co mi się tu pokazuje? Dobra, dodajemy gotowe. Co wy tu chcecie ode mnie? Nie wiem, o co chodzi. Jak będziemy mieć włości, to potem będziemy mieć wpływy, zatypuje, trzeba będziemy mogli tam różne rzeczy robić. Będziemy mogli za wpływy wpływać na inne postaci, na ich decyzje i tym podobne rzeczy. Więc ogólnie ciekawie się to wszystko przedstawia na późniejszym etapie rozgrywki. O, patrzcie, laska dziewica. Ciekawe tłumaczenie. Też wiecie, w dzisiejszych czasach laski dziewice to jest rzadkość. Dobra, zróbmy sobie jeszcze małą rundkę na mały sparring. Dobrze, akurat jakiś poziom wpadnie. O, jestem łucznikiem. Nie, nie jestem łucznikiem. A jednak jestem łucznikiem. Mam cię. Wow, trafiłem tam w mur aż. Dostał. Ała, dostałem toporem w ucho. Ja pierdzielę. Tak od razu? Ja nie mogę. Dajcie pograć, ludzie. No, cholero jedna. Broń miotana zadaje bardzo dużo obrażenia. Trudno. Ech, dobra, okej. Okay. Kończymy tutaj. Na dzisiaj. Słuchajcie, słuchajcie. Mam nadzieję, że się wam dzisiaj podobało. Bo mi nawet całkiem nieźle. Było już naprawdę, naprawdę nieźle pod względem takim, że już nie było wpadek. Finansowo już też nie najgorzej stoimy. Mamy 1500 na plusie. Więc jest, no, całkiem. Jeszcze nie jest idealnie. Jeszcze moglibyśmy się troszkę szybciej leczyć. Ale poza tym jest naprawdę spoko. No i na razie będziemy chyba w ten sposób działać. Może za jakiś czas spróbujemy się zaprzyjaźnić z tutejszym królem. Jakąś przysięgę mu spróbujemy złożyć, żeby mieć jakieś dodatkowe hajsy na tą naszą radosną kompanię, żeby jakoś to wyglądało. No i z czasem może coś pomyślimy o jakimś takim mocniejszym związaniu się z tutejszym królestwem. A może z czasem uda nam się je przejąć i zostać królem, któż to wie. W każdym bądź razie, słuchajcie, dziękuję wam za waszą uwagę, dzięki za wszystkie wasze komentarze, oceny oraz subskrypcje, dzięki, że jesteście. No i trzymajcie się, hej i do następnego, na razie.